4 rano, jestem już na lotnisku w Edynburgu i wylatuję do Madrytu na konferencję AOC. O, proszę bardzo. Ja już w hotelu, powiem Wam szczerze, że zmęczony jestem jak cholera, nie spałem w ogóle praktycznie, bo drugie rano wyjechałem na lotnisko do Edynburga, tyle co się kimnąłem tylko w samolocie, no ale wiecie jak to jest w samolocie, niezbyt wygodnie, także jest godzina 11:00. Zaraz idę na lunch, a później będzie prezentacja AOC i Philipsa. Zobaczymy, co tam dla nas przygotowali, a później robimy wypad na miasto. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. W zeszłym tygodniu byłem w Madrycie na konferencji AOC i Philipsa. Także postanowiłem, że zrobię takiego krótkiego vloga, podzielę go na dwie części. Pierwsza bardziej oficjalna, gdzie pokażę Wam, jakie nowości Was czekają, jeżeli chodzi o monitory od Philipsa i od AOC, a druga bardziej taka na luzie, bo jedną z atrakcji, jaka dla nas była przewidziana, to tor wyścigowy, także Black uczył się driftować. Powiem Wam od razu, że driftera ze mnie raczej nie będzie, ale zabawa była przednia. Dlatego też ten początek tego filmu nie jest przypadkowy. Okej, co do monitorów. Wybrałem te najciekawsze propozycje i podpierał się będę oczywiście ściągą, żeby czegoś nie pomylić, bo nie jestem tego wszystkiego w stanie spamiętać, zwłaszcza nazw monitorów, tego nigdy nie ogarniałem. Zaczniemy od monitorów Philipsa. Pierwszy z nich jest to 241B7QGJEB. Sami chyba wiecie, o co chodzi. Z tymi nazwami jest to monitor energooszczędny. Matryca IPS, przekąt na 24 cale, rozdzielczość Full HD, odświeżanie 60 Hz. Jest to monitor bezramkowy. I co tworzy ten monitor energooszczędny? Przede wszystkim na tyle mamy włącznik, wyłącznik, gdzie możemy kompletnie odciąć od niego zasilanie. Także nawet nie będzie pobierał żadnego prądu w czasie czuwania. Druga sprawa, ma on dwa czujniki. Power sensor i light sensor. Light sensor powoduje to, że sam dobiera jasność matrycy wobec warunków, jakie panują w danym pomieszczeniu, a power sensor po prostu wykrywa, czy ktoś jest przed monitorem, czy też nie. Jeżeli ktoś od monitora odchodzi, w tym momencie będzie również ściemniał obraz, żeby maksymalnie zaoszczędzić energię. Druga ciekawa też propozycja od Philipsa, moim zdaniem chyba jeszcze ciekawsza, to monitor Philips 329P9H. Monitor o przekątnej 32 cale, rozdzielczości 4K, odświeżanie 60 Hz, matryca IPS, natomiast to, co czyni go wyjątkowym, to wbudowana kamerka, która również ma opcję rozpoznawania twarzy, także możecie sobie odblokować Waszego kompa za jej pomocą. Druga sprawa, posiada power sensor, czyli również ten sensor, który był w poprzednim monitorze. Co najważniejsze, jest to monitor jako stacja dokująca. Możecie pod niego podpiąć kabel internetowy, myszkę, klawiaturę i posiada on również wyjście USB typu C, czyli możecie za pomocą tego wyjścia podłączyć go do laptopa. Raz, że będziecie mieli obraz, a dwa, że ten laptop w tym momencie będzie się ładował. Także moim zdaniem bardzo ciekawa opcja. Dalej, teraz przejdziemy już do monitorów AOC, czyli monitorów gamingowych. Pierwszy z nich jest to AG273QCG. Zakrzywiona matryca, przekąt na 27 cali, rozdzielczość 2560x1440. Jest to matryca TN z odświeżaniem 165 Hz i czasem reakcji 1 milisekunda. Również posiada on wbudowany G-Sync. Jeszcze zerknę tutaj na specyfikację. Może specyfikację będę Wam tutaj wrzucał na ekranie, żebyście sobie mogli zobaczyć, bo nie będę wszystkiego Wam omawiał. Powiem kilka słów na temat wyjść. HDMI 1.4 i DisplayPort 1.2. Jasność 400 nitów i kontrast 1000:1. Dalej, kolejny monitor. Na tego czekam chyba najbardziej, natomiast nie mogliśmy go zobaczyć, bo jeszcze nie jest on dostępny. Jest to AG353UCG, czyli przekątna 35 cali, również zakrzywiona matryca. Wbudowany G-Sync, odświeżanie 200 Hz, matryca to VA, kontrast 2000:1 i jasność 1000 nitów. W tej specyfikacji, którą teraz widzicie na ekranie, nie ma o tym wprawdzie żadnej wzmianki, ale mam informację z prasówki, że ten monitor posiada HDR 1000, także może być już konkret. AOC ma również w swojej ofercie coś dla użytkowników kart graficznych AMD, czyli monitor z FreeSync'iem, model AG273QCX. Przekąt na 27 cali, rozdzielczość 2560x1440, matryca VA, czas reakcji 1 milisekunda i odświeżanie 144 Hz, jak i zakrzywiony ekran, plus jeszcze HDR 400. I ostatnie dwa monitory, o których dzisiaj Wam powiem, to monitory kierowane nie dla graczy, a dla osób bardziej wymagających. Bardzo elegancki wygląd, przyznam szczerze, a projektowane były przez samo studio Porsche.
Dostępne są dwa modele. Pierwszy z nich Q27T1, przekąt na 27 cali, rozdzielczość 2560x1440, czas reakcji 5 milisekund, odświeżanie 60 Hz, matryca IPS. I drugi model jest to model U32U1, rozdzielczość 4K, również matryca IPS, 60 Hz, odświeżanie i 5 milisekund czas reakcji. Obydwa te monitory posiadają HDR600 i obydwa te monitory posiadają matryce 10-bitowe. Także już jak mówię, wyższa klasa monitorów. Nie znam jeszcze, jakie będą ich ceny, trudno mi powiedzieć. Natomiast ten wyższy model, czyli 32-calowy, z tyłu posiada dodatkowo jeszcze taki backplate aluminiowy, co bardzo elegancko wygląda, i posiada także regulację wysokości, czego nie ma w tym monitorze mniejszym. Także tyle, jeżeli chodzi o monitorki, których możecie się niedługo spodziewać. A teraz zapraszam Was na tą luźniejszą część tego vloga, czyli wizytę na torze wyścigowym. No, to będziemy testowali BMW-ki. Jesteśmy na torze. Ciekawe, co są za silniczki. Zaraz oblukamy M-ki w pakiecie M. Czy no nie, oczywiście nie M, tylko pakiet M. O! 420D. Taką pogodę mamy w Hiszpanii, nie za ciekawą. Gdzie flaga? Tam. A, tam.
podążamy za flagą, której nie widzę, ale idziemy do hotelu. No, to wracam do domu. Jestem teraz na lotnisku w Londynie, Gatwick. Mam przesiadkę do Edynburga. Do domu może będę na drugą w nocy. Także dość taki intensywny wyjazd, powiem wam szczerze. Nie widzę przesiadek, ale co zrobić. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.